Siemanko, z tej strony Czekolad, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was po raz kolejny w Game Dev Tycoon. Nie wiem jak tam u was dzisiaj pogoda, ale u mnie normalnie śnieg pada za oknem. Nie mam pojęcia jak u was, ale jestem przerażony, boję się, że mi tutaj zaraz zasypie śniegiem, a jest dopiero przecież listopad, połowa listopada. Stary silnik, chwileczka, bo tu ktoś do nas coś od nas chcą. Silnik Electro Blaster XP, jeśli opublikujemy kod, zadowolimy fanów. Odejść za darmo. To jest stary silnik, więc możemy im oddać. No i słuchajcie, trzeba by zrobić jakąś nową gierkę. Jakąś nową, epicką gierkę. I tak sobie myślę, bo mamy nowe tematy, zobaczcie. Mamy tematy jak cyberpunk i kosmos. Myślałem nad jakimś cyberpunkiem. Tak jak jest, wiecie, cyberpunk 2000 ile? Czekajcie. Cyberpunk 2000 ile? 77? To my zrobimy nie cyber, tylko hyperpunk 2077. CD Projekt, proszę nie pozywajcie mnie. Zrobimy oczywiście średnią gierkę dla dorosłych. Słuchajcie, lecimy teraz na gierkę dla dorosłych i to będzie gra RPG i akcji. Połączenie świetne, mam nadzieję, że będzie dobre. I teraz tak, oczywiście dla PC-ciarzy, PC-ciarze uwielbiają takie gierki. Oprócz tego, zobaczcie, w ogóle iPhone wyszedł, trzeba będzie robić proste gierki na iPhone'a, ale oprócz tego robimy PlayStation i robimy Xbox 360. Póki co tylko te gry są dostępne, te konsole są dostępne. Oczywiście XXX, Huragan XXX i dalej. Grafika 3D. O kurde, ta gra nas pochłonie z milion, ponad milion. Okej. Okay. Grafika 3D. To będzie bardzo ryzykowne, ale spróbujemy. Oprócz tego mam kilka fajnych propozycji od was dotyczących gier, ale tym się zajmiemy potem. Na razie musimy wszystkie możliwe opcje tutaj dołączyć. Opowieść, silnik nas też interesuje, ale bym bardziej właśnie w opowieść poszedł. O, w ten sposób. Mam kilka fajnych pomysłów od was. Mam też kilka innych rzeczy do zrobienia dzisiaj na odcinku, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. No i tak, tylko jeszcze przypomnę, bo zauważyłem, że tą serię bardzo dużo ogląda osób, które nie subskrybują kanału, więc jeśli nie subskrybujecie, no to na co jeszcze czekacie? Możecie przecież walnąć ten czerwony guzik, prawda? Ej, patrzcie na to. Spójrzcie, ile się designu i technologii już zrobiło. To jest dopiero pierwszy etap. Patrzcie na to. Patrzcie na co my jak my tu je to ciśniemy wszystko. Dialogi, projekt poziomów, sztuczna inteligencja oczywiście nas interesuje. Projekt poziomów też, dialogi trochę mniej. Idziemy dalej. Ile już to nas pochłonęło? 2 miliony ta gra? Prawie 2 miliony. Ta gra nam się nie zwróci, wiecie? Jestem w 100% pewien, że ta gra nam się nie zwróci w żaden sposób. No ale próbujmy. Próbujemy. 74 designu. Muszę powiedzieć, że całkiem epicko. Oczywiście podstawowe dźwięki monofoniczne. Aha, można tylko jedną opcję ustawić. Dobra, dźwięki stereofoniczne w takim razie. Bo ktoś napisał w poprzednim odcinku: Czokolad, czemu nie włączasz podstawowych dźwięków? Bo się nie da. Można tylko jedną opcję wybrać. Dobra. Grafika oczywiście na maksa, projekt, dźwięk, dobra. Wszystko jest tak jak powinno być. Mało rozgłosu mamy, powinniśmy jakoś to rozreklamować czy coś. Zobaczcie, nikt w ogóle nie wie, że taka gra powstaje. Jak my to mamy, jaki mamy jakiś... jak mamy rozgłos zdobyć przez to? Z to designu. Oho, podobno pracujecie nad nową grą. Zgadzam się i robimy hype. Hypujemy. Uwaga, zrób szum wokół gry, żeby rozgłos nam troszeczkę wzrósł. Dzięki za poświęcony czas. Rozgłos nam rośnie dzięki temu. Super ekstra. Mamy... Czy wy widzicie te punkty? Ile my tu mamy punktów? Ile punktów badań? To będzie... Oby to był hicior. Proszę, niech to będzie hicior. Stoisko. Robimy średnie stoisko. Ciach, 500 tysięcy. Cały hajs spakujemy w tą grę. Musi nam się zwrócić, musimy zarobić na niej. Dalej, no. Poczekamy jeszcze chwilę, rozgłos nam jeszcze nie spada, więc możemy sobie coś tam dopracować. Dopracowywujemy, no, punkciki, jeszcze coś.
Jeszcze, dobra, bo nam rozgłos spada już. Nowy rekord. Bonus, 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 kolejny poziom, wydajemy grę, słuchajcie. Wydajemy grę i oby... O, jeszcze konwent się zaczął, idealnie na wypuszczenie gry. To będzie super. Oby to było super. No, 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 200 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy, 300? A, 200, no dobra, 250 tysięcy może być. Nie było tak źle. Ach, gierko. Gierko, bądź najlepsza na świecie. Okej. Okej. No spoko. No spoko. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Dwie dziesiątki, ósemka i dziewiątka. No to gra nam się zwróci na pewno. Patrzcie na to, co się stanie ze sprzedażą teraz. Uwaga. Ciach, 200 sztuk. I 2 miliony już ze sprzedaży dostaliśmy. Okej, słuchajcie. W takim razie ja bym wypuścił naszych ludzi na jakieś szkolenie, takie naprawdę dobre szkolenie. Wyzwanie innowacji. Ty idź na szkolenie na czasówkę. Ty idź na szkolenie... Coś takiego za dużo punktów. O, tu jest za 30 punktów. Czemu ja ich nie wysyłam na te za 30 punktów? Dobra. Ty potrzebujesz... Czego potrzebujesz? Potrzebujesz szybkości. Kurs badań i rozwoju. Ty idziesz na szkolenie za 30 punktów na... Ty potrzebujesz designu bardzo. Ciach. Okej, ludzie piją z zachwytu. Apple wypuszcza tablet. Grypad. No dobra, grypad będzie dziwny. Mamy jeszcze punkciki... mamy jeszcze punkt... Nie możemy robić punktów? Możemy robić punkty, o! Bez specjalizacji. My potrzebujemy troszeczkę punktów, jeśli chodzi o design. Każdy niech się uczy. Nasza gra się sprzedaje. Zobaczcie, zrobiliśmy na niej ile już? Dwa... Okej, okay. Hyperpunk jest najlepszą grą, w jaką grałem. No, słuchajcie, zrobiliśmy ile? 7 milionów już o tej grze? Więc wszystko w porządku. Ci niech się tutaj rozwijają, niech się uczą. A my, słuchajcie, musimy wypuścić jakąś nową gierkę, no. Ja bym zrobił coś casualowego na telefony w tym momencie, zanim weźmiemy się za cokolwiek innego. Czyli niech wszyscy skończą robić to, co robią. Wszyscy już skończyli. Troszeczkę zmęczeni widzę są, ale jest wszystko w porządku. Okej. Okay. Dzisiaj zadebiutuje Grypad, więc robimy, słuchajcie, gierkę casualową. Robimy... średnią grę casualową? Dobra, spróbujemy zrobić średnią. I temat. Zacznijmy od tematu. Miasto, kosmos... Zróbmy może... zróbmy może, czekajcie, sport, postawo, zombiaki, superbohaterowie... Tu, du, 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 średniowiecze... Ja bym, wiecie co, zrobił coś z miastem. Albo nie, kosmos. Zróbmy kosmos, zróbmy grę casualową. Zróbmy grę casualową i przygodową. Dotyczącą kosmosu, oczywiście na iPhone'a, na iPada i na... co jeszcze jest takiego fajnego? Nintendo DS, oczywiście. Na to jeszcze. Wybierz silnik gry, XXX Huragan XXX. Nie wiem, czy na tej konsolce w ogóle cokolwiek wyjdzie i gra będzie kosztowała milion, ale zobaczymy. No i oczywiście gierka się będzie nazywała kosmiczny strzał X. To jest na pewno nazwa gry, którą by każdy kliknął. Okej, okay, niech będzie kosmiczny strzał X. Nigdy jeszcze nie robiliśmy gierki casualowej, więc jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Rozgrywka ma być, opowieść troszkę mniej, silnik może być naprawdę mało się musimy skupić na silniku w ten sposób. Wszystko jest, okej. Okay. Oby ta gra była hiciorem. Bo to jest będzie nasza pierwsza gra na telefony. Design, technologia. Zobaczcie, jak teraz o dużo wolniej nam to wszystko tutaj, widzę, leci, jeśli chodzi o punkty.
niż jeśli chodzi o Hyperpunk. Ale zobaczymy. Teraz tak, projekt poziomów sztuczna inteligencja chyba nie do końca interesuje. Bardziej projekt poziomów i no w sumie chyba sztuczna inteligencja też jest potrzebna, bo to jak to będzie strzelanka jakaś taka, wiecie, na telefony, jaka gra może być na telefony, jeśli chodzi o kosmos? Taka, wiecie, że leci się statki i mi się zabija potwory, albo coś takiego. Więc dialogów tam nie będzie. Na dialogach się nie skupiamy. Kurczę, oni są troszeczkę zmęczeni. To mi się nie podoba. Trzeba będzie ich wysłać na urlop. Ale póki co, spróbujmy tą gierkę. Rozgłos? Ej, mamy nawet całkiem spoko rozgłos. Myślałem, że będzie dużo gorzej. I 30 milionów nasz cyberpunk zarobił nam... Znaczy, hiperpunk, przepraszam, CD Projekt, nie pozywaj mnie. projekt świata, dźwięki nas nie obchodzą, grafika ma być fajna, projekcja też może być fajna, chociaż grafika troszeczkę mniej. Projekt świata... O, no niech będzie mniej więcej porówno. Ej, wy się nie męczcie mi tutaj zaraz. Mamy grę do zrobienia, halo. Proszę się nie męczyć. Bo mało punkcików dostaniemy, wtedy gra będzie słaba. Nie podoba mi się to. Oj, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Oni są mocno zmęczeni. Dobra, w takim razie kończymy tą grę, bo... Dobra. Kończymy tą grę, bo nic z tego się więcej nie zrobi. Oni tutaj już umierają mi prawie. Nie chcę, żeby pracownicy umierali. Come on. Wydaj grę. Ile nowych projektów badawczych? What? Dobra, trzeba będzie to ogarnąć. Póki co, wy wszyscy won na urlop. Won. Gierka będzie sobie robiła to, co ma robić. A my potrzebujemy... 200 punktów! 200 punktów badawczych! Okej, dobra, to my nic nie robimy w takim razie. Czekamy. Póki co okazały się pierwsze recenzje. Ops, już myślałem, że na jeden ocenili. Wydaliśmy milion ponad. Chyba nawet z 2 miliony wydaliśmy. O nie. Czy gra się w ogóle gra się nam nie zwróci. W takim razie, moi drodzy, w was nadzieja. Bo daliście naprawdę bardzo fajne propozycje. Zrobimy dzisiaj dwie gierki w stylu Doki Doki. Ponieważ obydwa mi się bardzo podobały. Poczekajmy tylko, aż oni skończą... urlop. Stoisko... Myślę, że możemy małe stoisko zrobić. Okej, dobra, słuchajcie, robimy w takim razie grę. Robimy grę, która będzie się nazywała Loki Loki Hairstyle Club. Wiecie, Loki Loki Hairstyle Club. To jest klub fryzjerek, w której są... dziewczyny fryzjerki i bardzo lubią obcinać włosy. Rozumiecie? Bardzo lubią obcinać włosy. Czasami oprócz włosów obcinają też kończyny ludziom. Taka tam symulacja. Czekajcie, to jest symulacja i casualowa? Nie, symulacja i przygodowa. Oczywiście temat romans. Gdzie my mamy romans? Nie mamy romansu? Chwila, bo my chyba nie mieliśmy romansu. Czy mieliśmy romans? Nie mamy romansu! O nie! Czy mamy? Ja tego nie widzę. Mamy romans! Nic nie było, nic nie mówiłem. Na konsole. Jakie tutaj konsole ogarniamy? Chyba typowo na PC-ta, na Xboxa 360 i na PlayStation 3. Silnik gry XXX Kuragan X, czyli te gry wszystkie będą nam cały czas będą od nas wymagały miliona co najmniej. No ale dobra, robimy. Czy gra, w której jesteśmy, w której symulujemy koleżanki fryzjerki, ma prawo się udać? Zobaczymy. W razie czego mamy jeszcze jedną gierkę Doki Doki w zanadrzu.
Póki co. Silnik, rozrywka, opowieść jest bardzo ważna, rozgrywka troszeczkę mniej, silnik też troszeczkę mniej. Wszystko się skupia na rozgrywce, bo tutaj najważniejsza jest fabuła. I co dalej? Czy Loki Loki Hairstyle Club będzie na naszym? Będzie na naszym, na szczęście. Na naszym stoisku. Czyli gra się troszeczkę rozhypuje. O tyle dobrze. O, nawet, kurde, 100 tysięcy. 200 osób? Okej. Też 200 tysięcy. Okej, mi to pasuje. Mi to pasuje. Widzę, że kosmiczny strzał, przez kosmiczny strzał jesteśmy stratni o 2 miliony. Trzeba będzie zrobić tak, żeby ta gierka nas tutaj troszeczkę rozratowała. No i tak, projekt poziomów, sztuczna inteligencja, dialogi. Sztuczna inteligencja niekoniecznie, dialogi są bardzo ważne. Projekt poziomów, no powiedzmy też, w ten sposób to zróbmy. I w ogóle nie rozdzielam ludzi, zapomniałem o tym, już dzisiaj to zostawmy. Bez rozdzielania po prostu chcemy zobaczyć, czy nasze gierki będą hiciorami, czy nie będą hiciorami. No, no. Całkiem dobrze idzie, widzę. Będzie setka designu pewnie. Tyle dobrze, z technologią troszeczkę gorzej. Chociaż może i też będzie szansa na... Ej, technologia też będzie setkę miała prawdopodobnie. Dobra, grafika, dźwięk niekoniecznie, projekcja troszeczkę bardziej. Okej. No, no. Setka tutaj. Technologia będzie setka? Jak będzie setka, to będzie dobrze. Będzie setka, zobaczcie. 95. Micronoft zapowiedział dzisiaj premierę własnego tabletu, chcąc obalić rynkową hegemonię Grpada, produkowanego przez firmę Grapple. Okej. Okay. Czyli Microsoft wypuszcza swój tablet. Ale to chyba nie do końca cokolwiek tutaj się z tego uda ogarnąć. W sensie, na tym tablecie Microsoftu chyba nikt nigdy nie będzie w nic grał. Tak mi się wydaje. Póki co. Rozgłos. 103. Teraz tylko trzeba błędy ogarnąć. Ogarniamy błędy. I słuchajcie, gierka ma naprawdę, naprawdę potencjał. Czy ona ma szansę się udać? Czy ona ma szansę się udać? Wydaj grę. Okej, okay, pracownicy dostaną podwyżkę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. O, dubbing i grafika 3DV4 jest dostępna. Dobra, trzeba będzie zrobić nowy silnik, ale myślę, że to dopiero w kolejnym odcinku. No, okej. Okay. Siódemeczka jest spoko. Na siódemki będę zadowolony. Z szóstki troszeczkę mniej. No, ale siedem może być. 6, 7, 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
bardzo duży hype. Gracze ostatnim czasem mają skłonność do grania w niecodzienne produkcje. Na przykład wojenną, coś innego niż wojenna gra akcji czy fantasy RPG. Jakieś unikalne produkcje, okej, szybko robimy teraz unikalne produkcje. W takim razie czas na naszą kolejną grę z serii Doki Doki, czyli Foki Foki Klub Pływacki. Nawet jak ja to czytam, to jest głupie. Foki Foki Klub Pływacki. Oczywiście średnia, oczywiście dla młodzieży, czy dla wszystkich? Dla wszystkich. Temat oczywiście nadal romans, tyle że tym razem gatunek to będzie... chociaż nie, czekajcie, zróbmy średnią dla dorosłych. I tym razem zróbmy strategiczną i symulację. A, w sumie ta osoba, która to zaproponowała, Aga Fanka, sama napisała, że strategiczna jest symulacja średnia dla dorosłych, więc... Okej, okay. Czyli robię wszystko zgodnie z waszą propozycją. No i tak, na platformę PlayStation 2, tylko że PlayStation 2 już nie ma, więc robimy PlayStation 3, robimy Xboxa 360 i robimy peceta. Silnik gry oczywiście Huragan. I słuchajcie, czy to wypali?
to na pewno będzie miało hype, bo ludzie w tym momencie chcą nietypowe połączenia gier, ale czy to będzie dobrą grą? Zróbmy to w ten sposób. Silnik, rozgrywka i tak dalej. O, i Nintendo, zobaczcie, wypuszcza nową konsolę, która będzie się nazywała W. Nintendo W. Aha. Teraz będzie problem, zapomniałem o tym. Bo zaraz wychodzą nowe konsole, nowej generacji. To będzie problem, bo będzie PlayStation 4 i tak dalej. A my w sumie nie zdążyliśmy zbyt dużo gier wypuścić w tym momencie na tą obecną generację. I myślę, że niedługo trzeba będzie nowych pracowników zatrudnić, żeby móc pracować na przykład nad dwoma grami jednocześnie. Myślę, że jest taka opcja, gdy się już zbada troszeczkę. Co byś powiedział na wywiad? Zgadzam się. Czego oczekujecie po grze? Zrób szum wokół gry, robimy rozgłos, nawet tak nie wyjdzie, to... Robimy hype, zawsze robimy hype na grę, nawet jak gra będzie beznadziejna, bo szczerze nikt nie wie, czy ta gra się uda, czy się nie uda. Tak czy inaczej, moi drodzy, dialogi, projekt poziomów, sztuczna inteligencja, dialogi troszeczkę możemy obniżyć, projekt poziomów, myślę, że możemy pójść w górę, o, w ten sposób. Żeby to wszystko było takie zrównoważone. No i ta gra minie i myślę, że... będzie trzeba powoli kończyć, tak patrzę, 23 minuty nagrania. Dzisiaj zadebiutuje konsola M-Pad, która nie będzie kompletnie nikogo interesowała. Zupełnie nikogo. Ale z tego co widzę, to też ta gra troszeczkę słabo idzie nam. W sensie strasznie mało punktów mamy. M-Pad otrzyma po starcie mieszane recenzje, wielu z nich zwrócono uwagę na fakt, że M-Pad nie jest tym samym co Grypad od Grapple. Zobaczymy jaka przyszłość czeka tą platformę, a raczej żadna przyszłość. Dźwięk, grafika, projekt świata, grafikę troszeczkę możemy obniżyć, dźwięk troszeczkę podwyższyć, o. Wiecie, zróbmy tą grę taką wyrównaną troszeczkę. Zobaczymy, może akurat się uda. Doświadczenie z naszymi poprzednimi grami multiplatformowymi pokazuje, że możemy znacznie obniżyć koszt tworzenia pojedynczej gry na wiele platform, jeśli lepiej zoptymalizujemy nasze silniki. Czyli musimy po prostu zrobić nowy silnik niedługo i lepiej oszczędzać te punkty badań na nowy silnik, więc na razie nie będę kupował tutaj specjalizacji, bo tu nasz... nie jest dobrze, okazało się, że gra Loki Loki Hairstyle Club ma kilka niewykrytych błędów, niektórzy z naszych klientów mają przez to problemy, domagają się łatki. Kliknij na jeśli chcesz pomóc graczom, kliknij na postacie, następnie wybierz odpowiednią opcję z menu działania, by stworzyć łatkę. Jak się to robi? Klik? Stwórz łatkę, o, okej. Ale to na razie nie teraz. Dokończmy tworzenie. Dobra, i teraz stwórz łatkę. Robimy łatkę do gry. A oni niech nam usuwają punkty. Dzisiaj zadebiutuje konsola W. To nas nie interesuje. Błędy proszę tutaj usunąć. O, małe stoisko możemy zrobić, żeby troszeczkę zrobić rozgłos naszej grze. Pyk, 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 pyk. Okej. Mamy spoko rozgłos. To może wyjść. Jeśli chodzi o punkty, to szału nie było, ale mamy spory rozgłos, więc... Oby ta gra była troszeczkę lepsza od tej poprzedniej. Uwaga! Pierwsze recenzje. Może być. Może być. Może być. Gra jest ok. Ludziom się podoba. Tak więc gratuluję za dobre pomysły. Obydwie gry mają tak około 6, 7, 8, więc to jest taka typowa ok gra. Dobra. Tylko czy się sprzeda bardzo dobrze, czy się sprzeda słabo? Chyba się sprzeda dobrze. Jeszcze konwent nam podbije sprzedaż, więc nie będzie problemu. Dobra, wszystko widzę jest. Zarobiła 1,5 miliona. Słuchajcie, w takim razie, przed skończeniem gry oczywiście odkryjemy troszeczkę nowych tematów, żebyście mogli proponować w komentarzu nowe gry. Więc, nowy temat, co my tu jeszcze możemy odkryć? Biznes, historia to nas nie interesuje. Komedia, okej. Jakąś gierkę komediową będzie można zrobić. Oczywiście proponujcie w komentarzach pomysły na kolejne gry. Sztuki walki, Street Fightera będzie można zrobić, albo coś takiego. I kolejny temat jakiś. Słownik, nie, słownika już nie chcemy. To tyle jeśli chodzi o
tematy gier, moi drodzy. A ja myślę, że się z wami żegnam. Póki co widzę, że zarobiliśmy całkiem sporo kasy. Wypuściliśmy kilka bardzo fajnych gier, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.